Szczęść Boże, ksiądz Wigniew Pawły Maciejewski, Fundacja Nasza Winica, od litery do wiary rzeczy dobrze pomyślane. Chciałbym zaprezentować naszą nową publikację. Jest to dobra nowina dla dzieci. Mamy ją w podwójnym wydaniu. W podwójnej wersji. Jedna wersja to wersja z miękką okładką, a druga z pełną twardą oprawą. Dodatkowa różnica między jedną a drugą wersją polega na tym, że w tej wersji z twardą okładką użyto do drukowania środka lepszego, grubszego papieru kredowego, który zapewnia lepsze oddanie barw. Ale środek, ilustracje, wstępy i sama treść jest jednakowa dla obu wersji. I zapraszam Cię serdecznie do tego, by zajrzeć do środka. Dobra nowina dla dzieci. Założeniem tej publikacji jest wybranie z czterech Ewangelii 30 kilku fragmentów, które zilustrują całe życie Pana Jezusa. Od zwiastowania przez narodzinę, przez rozpoczęcie publicznej działalności, cuda, nauczanie Pana Jezusa, do ostatniej wieczerzy, do męki, śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Zobaczmy, jaki jest efekt naszych starań. Założeniem przyjętym przy komponowaniu całości było to, by każda, każdy fragment Pisma Świętego został zilustrowany całostronicową akwarelą. Na potrzeby tego wydania przygotowaliśmy też własne autorskie tłumaczenie tekstów z myślą o odbiorcy, o dziecku, które właśnie uczy się czytać. Czyli zasadą naszą było to, by gdzie tylko jest możliwe zamiast rozbudowanych zdań, były zdania proste, żeby też używać terminów, które będą dla dziecka zrozumiałe. Oczywiście nie wszystko, Musi, nawet powinno być zrozumiałe, dziecko cały czas się rozwija, więc jak w każdym tekście pisma świętego potrzebne były pewne wyjaśnienia, ale naszym założeniem było to, by nie robić klasycznych przypisów, ale wszystko, co jest potrzebne dziecku do zrozumienia, umieścić we wstępie. Po prostu wyszliśmy z założenia, że dziecko nie jest zdolne do tego, żeby czytając tekst biblijny, natrafiając na pewien przypis, przerwało czytanie, znalazło przypis na dole strony, znalazło wyjaśnienie, wróciło znowu do przerwanego fragmentu i czytało dalej. Więc lepiej było wszystko umieścić we wstępach. Najczęściej, najczęstszy układ naszej książki jest taki, że dany fragment rozpoczyna się od całostronicowej akwareli, jest wstęp, rozpoczyna się tekst pisma świętego, który często przechodzi na następną stronę, jest dopełniany jakąś adekwatną ilustracją i zostaje często strona, która jest wykorzystana na to, żeby przybliżyć dziecku czasy Pana Jezusa, kulturę. Codzienność, w której był zanurzony, pewne zwyczaje religijne, które panowały w czasach Jezusa. Jest mowa o języku, którym mówił Jezus, języku Biblii, o tłumaczeniach. Mamy przykładowe litery hebrajskie, mamy przykładowe litery greckie, mamy przykład, jak mógł wyglądać dom w czasach Jezusa. <laughs> Jesteśmy przy cudach, przy wskrzeszeniach. Najobszędniejszy fragment to wskrzeszenie łazarza. Mamy panowanie Jezusa nad siłami natury, uciszenie burzy, ale też mamy nauczanie pana Jezusa, y, nauczanie życia i nauczanie modlitwy. Y, naszą zasadą przyjętą przy tworzeniu tej książki było to, by dziecko uczyło się jak najwcześniej. Rozszyfrowywania i znajdowania siglów biblijnych, fragmentów oznaczonych skrótami księgi, rozdziału i wersetu. Dlatego też wszystkie nasze fragmenty opatrzone są numerami rozdziałów i numerami wersetów. Jesteśmy przy przypowieściach. Jedna ze stron wyjaśnia sens przypowieści i sposób rozszyfrowywania tych przypowieści w sposób adekwatny i właściwy dla wszystkich przypowieści. Przypowieść o zaginionej owcy, o synu marnotrawnym. Przejdźmy dalej. Chciałbym, żeby każda strona była zaprezentowana na tym filmie. Tutaj mamy skopiowane ręcznie, ale wzorujący się na najstarszym zachowanym fragmencie Nowego Testamentu przykład rękopisu Nowego Testamentu papirus relansa symbol ewangelistów. ofiary Starego Przymierza, przykładowe czy możliwe pieniądze, które uboga, uboga wdowa mogła wrzucić do skarbony. Zbliżamy się już do finału. Niedziela Palmowa, Ostatnia Wieczerza, Ogród Oliwny, Piotr zapiera się Jezusa, Jezus przed Herodem i Piłatem, Szczególnie moment narodzin Pana Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania jest szczególnie uwzględnione w naszej publikacji. Jezus ukrzyżowany i umiera, Jego zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba. Na końcu mamy spis treści z podaniem wszystkich wykorzystanych fragmentów. Następnie indeks tych fragmentów w porządku Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, a także spis map Rysunków i informacji. Dobra nowina dla dzieci. W dwóch wersjach. Z twardą okładką, z miękką okładką. Do wyboru, do koloru. Gorąco zapraszam. Uważam, że taka książka jest książką, która powinna trafić do ręki każdego dziecka, które właśnie nauczyło się czytać i powinno rozpocząć swoją własną przygodę z Pismem Świętym. Już nie rymowanki, już nie parafrazy, już nie opowiadania, ale prawdziwy tekst Pisma Świętego, podane w wyborze, podane adekwatnie do intelektualnych możliwości dziecka. Dziękuję.